czas okradła krwi. Czerwone słońce znów cenicie, czy warto było wojny dni? Za taki kraj oddawać życie, słychać po kolei drwiący śmiech. To komuniści mają święto, lecz mądry Bóg w osobach trzech. Wojuje za co was wypędzą, zanim ostatni pójdzie z was. Nie jest z nich pan, gdy wam chce służyć. Wszyscy staniemy jeszcze raz. Może historia się powtórzy. Czym jest dzisiaj patriotyzm? Czym jest dla nas dziś służba? Czym dla nas jest dzisiaj to piękne hasło towarzyszące pokoleniom Polaków: Bóg, honor i ojczyzna? Czym dla nas jest to zawołanie? Czy potrafimy sobie dzisiaj zadać to pytanie? A zadajmy je sobie, ponieważ mamy to wielkie szczęście, że dziś, 1 marca, możemy znaleźć odpowiedź. Tą odpowiedzią są biografie. Biografie wybitnych, wspaniałych Polaków, żołnierzy wyklętych. To oni właśnie swoją postawą, swoim wyborem dali nam dzisiaj tę szansę, byśmy mogli być dalej Polakami, patriotami i byśmy nie tylko stawiali sobie te same pytania, które oni postawili, ale też szczęście na nie udzielili sobie i Polsce odpowiedzi. I byli zatem żołnierze wyklęci, jak mamy ich rozpoznać, byśmy sami nie błądzili. To wielcy polscy patrioci, którzy wywodzili się przede wszystkim tej najwspanialszej armii polskiej, armii krajowej, podziemnej, którzy zaczęli walkę z okupantem niemieckim i sowieckim we wrześniu 1939 roku i nie przerwali jej w 1944, 1945, bo przerwać nie mogli, bo widzieli, że nowa okupacja sowiecka nie zna pojęć, które wykuwają często dzisiaj demokracje rządzące w Europie. Kompromis, relatywizm. Wtedy nie było relatywnych odpowiedzi, ponieważ było NKWD, był SMIERZ, był Urząd Bezpieczeństwa, był Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i były więzienia i obozy. I albo można było walczyć o niepodległą dla tych ludzi, żołnierzy, to był wybór, albo oni nie mieli armii. Oni wybrali dalszą walkę. To byli żołnierze i oficerowie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. To byli żołnierze i oficerowie z formacji ROA, 5. i 6. Brygady Wileńskiej. To byli żołnierze ognia walczący na Podhalu. To byli żołnierze Walszyca z KWP, konspiracyjnego Wojska Polskiego, walczący na terenie ziemi łódzkiej aż po Górny Śląsk. To byli również działacze polityczni Polski, która chciała być niepodległą. To była ta wspaniała szesnastka, która została porwana i wywieziona do Moskwy. To byli ich następcy, którzy próbowali dalej tworzyć delegatury rządu na kraju. Aż, proszę Państwa, do 1947 roku te delegatury istniały okręgowe. To byli ci, którzy próbowali również stworzyć parlament podziemny. Dalej, do 1947 roku. To byli działacze polityczni od socjalistów przez piłsudczyków po narodowców. Tam byli rzeczywiście Polacy. To była również ta wspaniała konspiracja młodzieżowa, która szła śladami w
starszych braci, stryjów, ojców i która to młodzieżowa konspiracja składała się z uczniów, harcerzy, z tych wszystkich, którzy wiedzieli już, szczególnie po 1948 roku, że terror powszechny zbliża się do każdego młodego serca i każe im dokonać również dramatycznego wyboru. Czy dać się zgnoić, wprowadzić ten stalinowski wehikuł rzekomego postępu socjalistycznego, czy też dać wyraz, dać świadectwo, że dla nich Polska jest najważniejsza. I to warto. Jedni i drudzy znaleźli się i ze starszego i młodszego pokolenia w obozach, w wielu, wielu obozach i więzieniach stalinowskich. Ponad 200 obozów pracy na ziemiach polskich, zadowanych na NKWD-owskich. Olbrzymie więzienia Mokotów, Rawicz, Wronki, dla młodych Jaworzno, Bojanowo. To wszystko są miejsca, w których na pewno dzisiaj wielu Polaków było. Również tu w Warszawie nasz społeczny komitet, który został zorganizowany przez ponad 40 podmiotów, też dzisiaj był w tych w sumie 19 miejscach na terenie miasta i oddaliśmy tam hołd tym, którzy tam na ogół byli mordowani przez oprawców z Urzędu Bezpieczeństwa. Byliśmy tam i mamy nadzieję, że to stanie się już taką polską dobrą tradycją, że 1 marca każdego roku będziemy pamiętali o tym, żeby tam złożyć kwiaty i znicze. Ale drodzy warszawiacy, jak będziecie tam 2 marca, to nie zapominajcie o nich. Będziemy tam 365 dni. Szanowni Państwo, rozpoznajmy życiorysy tych wielkich Polaków. Rozpoznajmy również tych, którzy dokładnie dziś, 1 marca 1951 roku, zostali zamordowani z Łukaszem Cieplińskim na czele, członkowie 4. ostatniego zarządu tej największej formacji Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wspominajmy ich wszystkich, bo właśnie to wspomnienie o nich, żywe, przez serce i rozum nasze przeżywane, podpowie nam, że jesteśmy Polakami, jesteśmy patriotami i nimi na pewno pozostaniemy. Na pewno! Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Apel pamięci. O odczytanie apelu pamięci proszę pana Adama Borowskiego oraz panią Katarzynę Łaniewską. W tej walce zostało zamordowanych 20 tysięcy patriotów polskich, a ponad 250 tysięcy przeszło przez syłki, tortury i więzienia. Zbrodnia była inspirowana przez Związek Sowiecki, lecz w olbrzymim stopniu dokonana rękami polskich zdrajców, rodzimych komunistów spod znaku PPR i PZPR. Składając hołd poległym i pomordowanym bohaterom, przywołajmy słowa Jana Pawła II. Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb pozostających na usługach systemu ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią. Po latach obławy na ludzi i na prawdę, po latach fałszowania, spotwarzania, przemilczania, jesteśmy im to winni. Wzywamy wszystkich niezłomnych żołnierzy wyklętych, cywilnych i wojskowych przywódców polskiego państwa podziemnego, opuszczonych przez przymierzeńców, wyklętych przez zdrajców, lecz nigdy nie zapomnianych przez rodaków. Jana Stanisława Jankowskiego, wicepremiera, delegata rządu na kraj, zamordowanego w sowieckim więzieniu
13 marca 1953 roku generała brygady Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej, zamordowanego w Wigilię Bożego Narodzenia 1946 roku w sowieckim więzieniu na Łubiance. Kazimierza Pużaka, przewodniczącego Rady Jedności Narodowej, zamordowanego 30 kwietnia 1950 roku w więzieniu w Rawiczu. Stanisława Jasiukowicza, zastępcy delegata rządu na kraj, zamordowanego 22 października 1946 roku w moskiewskim więzieniu Butyrki. Generała brygady Augusta Emila Fieldorfa, Nila, zastępcę komendanta głównego Armii Krajowej, zamordowanego 24 lutego 1953 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Przywołuję jednego z najdzielniejszych żołnierzy Polski walczącej, rotmistrza Witolda Pileckiego, zamordowanego 25 maja 1948 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Stańcie do apelu! Niech z krwi niewinnej, nieprzelanej braci naszych, pomordowanych w lokach UB i NKWD, niech z mogił żołnierzy naszych powstanie wielka Polska. Niech ofiara waszego życia da młodemu pokoleniu Polaków siłę i moc wytrwania w walce o prawdziwie wolną i sprawiedliwą Polskę, której wy poświęciliście całe swoje życie. Dzisiaj na tym placu stańcie pośród nas! Wzywamy! Stańcie do apelu! Składają przedstawiciele Kongresu Polaków w Szwecji. Składają solidarnie 2000.
jeśli my zapomnimy o nich, Ty, dobry Boże, na niebie zapomnij o nas. Organizatorzy wyrażają podziękowania dowództwu garnizonu Warszawa za wystawienie posterunku honorowego. Większy, daleko większy niż cały okres międzywojenny. Nie da się tego zrozumieć i nie da się tego zostawić tylko na poziomie ludzkiej sprawiedliwości. Dlatego mówił, polecam Bogu miłosiernemu, żeby sądził łaskawie. Ale mówił także, że modlę się za tych wszystkich, którzy są oprawcami. Wielki sługa Boży, kardynał Wyszyński, nauczyciel przebaczenia i miłosierdzia. Ale to, co mówimy dzisiaj o pojednaniu, o pokucie, jest także pewnie jakimś kawałkiem tej drogi żołnierzy wyklętych, która Bogu dzięki dzisiaj staje się drogą żołnierzy błogosławionych. Chciałbym na koniec z tego, co widać było dzisiaj, także dzięki mediom, ale także co widać tutaj, chciałbym na koniec Panu Bogu i Wam podziękować jeszcze za jedno. Za to, że się obudziło pokolenie młodzieży. Za to, że przejęliście tę pamięć o najnowszej historii i o tej historii Polski powojennej. Takiej zakłamanej przez wiele lat, takiej tajnej, że przyjęliście i przejmujecie w swoje ręce prowadzenie przez dorosłych nauczycieli. Za to, że jesteście przy tej wielkiej sprawie i że nie chcecie zamazać przeszłości.
bo pamięć o przeszłości jest gwarancją tego, że będziemy dobrze żyli dzisiaj i jeszcze lepiej jutro. Pamięć o przeszłości, pielęgnowanie tej pamięci to także jeden ważny wymiar patriotyzmu, miłości do naszej ojczyzny, która jest sprawą najważniejszą. Dlatego modląc się za żołnierzy wyklętych, modląc się za wszystkich, którzy cierpieli, znosili prześladowanie za wolność naszej ojczyzny, modląc się za Polskę dzisiaj, modlimy się w tej katedrze za naszą ojczyznę, aby zawsze pamiętała o swojej przyszłości i aby zawsze na tej mądrej, odważnej, bohaterskiej przeszłości potrafiła budować wszyscy jej obywatele, wszyscy my, potrafiła budować swoje dziś i swoje jutro. Amen. Prosimy Cię, miłosierny Boże, aby wyklęć ostatni wolni żołnierze niepodległej Polski otrzymali wieczną nagrodę w Królestwie Niebieskim i odzyskali należną im pamięć i uznanie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tych, którzy dali głos i którym głos został zabrany. W intencji inicjatorów tego dzisiejszego święta. Świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i świętej pamięci Janusza Kurtyki. Dziękując Bogu za dar ich życia, a także za dzieło Instytutu Pamięci Narodowej. Prosimy Cię, dobry Boże, abyś wynagrodził szczęściem w Ojczyźnie Niebieskiej ich niezłomne serce i ich miłość do Polski. Ciebie prosimy.